Witam Was, moje drogie koziorożce. Rozłożę horoskop na lipiec, co u Was się wydarzy. Serdecznie zapraszam na horoskopy indywidualne. Poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, będziecie ze mną na bieżąco w moich wizjach na kanale. Tak, zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenia z wszystkiego złego. Niech mój archanioł stróż, bogowie powietrze, wody, ognia i ziemi połączył się z koziorożcami. Niech mój archanioł stróż połączy się z bogami powietrza, wody, ognia i ziemi. Podpowiedzą mi, co będzie czekać koziorożce w lipcu 2021. Jaki to będzie czas, moi drodzy, dla Was? Na co się trzeba przygotować? Koziorożce, lipiec 2021. Miłość, finanse, zdrówko Wasze. Single w miłości. Stałe związki. Praca, finanse. Zdrowie. Dobrze, koziorożce. Co tutaj widzę u Was? Single. Karty troszeczkę dziwnie się poukładały, a mianowicie dlatego, bo tu jest coś, że było Wam dobrze z kimś, ale jakby wybieracie jakąś drogę inną i ta droga inna, myślicie, że będzie szczęśliwsza, ale niestety partner lub partnerka będzie, nie będziecie się dobrze z tą kolejną osobą dogadywać. I teraz co? Tęsknicie za kimś z przeszłości. I tutaj pojawiają się dwie kobiety. Tak jakby te dwie kobiety są przedstawieniem tego pierwszego mężczyzny, czyli mężczyzna, który był albo kobieta w waszym życiu wcześniej i była stabilna taka osoba, a mąż, żona. To znaczy odpowiednia osoba, kandydat lub kandydatka, żeby sobie ułożyć z tą osobą życie, ale wy idziecie w drugim kierunku i ta następna partnerka lub partner będzie taki bardziej przelotny, czyli rozrywkowy na romans. No i wam się to, zaczynacie to dostrzegać w lipcu, wam się to nie podoba i marzycie o tym, co było. I też niektóre z koziorożców mogą powrócić do przeszłości, do partnera lub partnerki z przeszłości, bo tak los pokazuje tu w kartach waszej linii. Jeżeli nie spotkaliście wcześniej, nie mieliście jakiejś dobrej relacji, to tutaj w lipcu, jeżeli byście mieli wybierać, to tą osobę, którą spotkacie na początku lipca, ona będzie właściwa, a jak pójdziecie już po połowie lipca, tą drugą osobę, to ta osoba już Was oszuka, będzie taka, wiecie, tylko na rozrywkę, na zabawę. To pamiętajcie, drogie koziorożce. Natomiast stałe związki, tutaj pokazuje się, jakby Wasze szczęście zostało odwrócone. Każdy się boi dać siebie więcej, zaryzykować w pewnych sytuacjach, poświęcić się drugiej osobie, czyli na przykład Wasz partner lub partnerka, no nie wiem, będą mieli jakieś kłopoty, będą cierpieć z jakichś problemów i Wy pomimo tego, że widzicie problem, to Wy jakoś tak jakbyście to zlewali i nie pomagali tej swojej drugiej połówce. I dla Was jest tutaj, koziorożce, zastanowienie, że jak będziecie tak robić, będzie źle. Po prostu musicie być otwarci, szczerzy, żeby ten partner lub partnerka poczuła to Wasze szczęście, tą miłość, tą radość,
którą dajecie i to wsparcie, które jest w każdym momencie w życiu, bo właśnie partner lub partnerka będą go w lipcu potrzebować z jakichś przyczyn. To pamiętajcie. Natomiast praca, finanse. Tutaj jest... mogło być dużo nagabywań u koziorożców na zapikanie się w pracy w lipcu. Bo autentycznie to widać i nie straszę, tylko to tak jakby ten, widać w kartach. Zamknięcie na pewno, możecie pracować zdalnie, albo nie wiedzieć co zrobić, jaką podjąć decyzję, żeby wyjść z tego całego kłopotu, z sytuacji. Będziecie trochę osamotnieni w tym wszystkim. I będziecie mogli liczyć tylko na siebie, na pomysły swoje. Bo osoby z zewnątrz niekoniecznie będą Wam dobrze życzyć. Także pamiętajcie, koziorożce. Natomiast zdrowie. Tutaj widzę jakieś takie problemy emocjonalne, główne z powodu tych różnych kłopotów. Ale też bóle kolan, stawów. Bardziej bym to powiedziała. Także coś się może dziać w tym temacie. Drogie koziorożce, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę udanych, gorących wakacji i spełnienia najskrytszych marzeń. Do usłyszenia.